Czy androidy marzą o elektrycznych owcach? To jedno z pytań, które zadaje nam w książce o tym samym tytule Philip Dick, czyli klasyk literatury science fiction. Książka przyjęła się jako Blade Runner ze względu na dużą popularność filmu, ale jej oryginalny tytuł brzmi właśnie tak jak to długie, wydaje się skomplikowane pytanie, ale to nie jedyne ważne i trudne pytanie, jakie stawia nam tutaj autor, no i my sobie chwileczkę dzisiaj o tym porozmawiamy. Książka jest stosunkowo krótka, dlatego ciężko mi na pewno będzie opowiadać wam o niej, żeby nie otrzeć się o jakieś spoilery, ale postaram się zrobić to tak, żeby nie były one na tyle znaczące, żeby odebrały wam przyjemność czytania, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeżeli mieliście przyjemność czytać tę książkę w takim wydaniu, to jesteście bogatsi o wstęp, bardzo ważny wstęp, Lecha Jęczmyka, który napisał kilka istotnych kwestii, które my tutaj już w zasadzie od początku istnienia światury poruszamy. Przez parę lat modna była teoria każąca rozpatrywać utwór literacki jako rzecz samą w sobie. Tymczasem twórczości Dicka nie sposób zrozumieć w oderwaniu od jego życia. I pisze dalej, on rzeczywiście słyszał głosy. Później doszły do tego narkotyki w dużych ilościach. Twierdził, że przeszył mu głowę liliowy promień z nieba. To faktycznie znacząco rzutuje na twórczość danego autora, bo wiemy na przykład, że w przypadku Stephena Kinga też tak było, że miał w swoim życiu kryzysowe momenty, kiedy nadużywał narkotyków i dało się to odczuć w pewnych jego powieściach. I choć faktycznie w tej książce zdarzają się momenty, w których czytelnik może się nieco pogubić, tak przyznać należy, że łatwo jest streścić historię, z którą mamy tutaj do czynienia. W wielkim skrócie główny bohater Rick Deckard jest łowcą androidów. Mamy rok 2021, mamy korporacje, które produkują takie właśnie androidy i jedna z takich korporacji stworzyła bardzo zaawansowany model. Właśnie nasz główny bohater jako przedstawiciel rasy człowieka, trochę wypieranej przez te androidy, ma za zadanie właśnie wytropić je i unieszkodliwić, w zasadzie unicestwić. Więc na podstawie tego krótkiego opisu moglibyśmy powiedzieć, że to historia zbliżona do filmów sensacyjnych rodem z lat 80., gdzie akcja goniła akcję, gdzie jest jakaś przygoda, główny bohater, który będzie się rozprawiał ze złem. No to by było zbyt powierzchowne, mimo tego, że ta książka nie należy do zbyt długich. Co ciekawe, Philip Dick swoją powieść osadził w roku 2021, dokładnie w styczniu. Możemy więc powiedzieć, że na szczęście się w swojej wizji pomylił. No chyba, że czeka nas jakaś zakłada nuklearna, trzecia wojna światowa. Ziemia zostanie spalona prawie że doszczętnie. Unosił się będzie radioaktywny pył, tak jak właśnie w tej książce. Zostanie nam emigracja na inne planety, a tutaj na Ziemi zaczną rządzić androidy. Wydaje mi się, że nie jest to wysoce prawdopodobne do spełnienia, aczkolwiek przyznać należy, że te obawy, które Dick miał wtedy, u nas zdaje się są coraz większe, ponieważ zaawansowane technologie zdominowały współczesny świat i niektórzy z nas nawet obawiają się, jaka może czekać ich przyszłość. Jeżeli śledzicie media internetowe, to pewnie co jakiś czas widzicie taki krzykliwy nagłówek na tych największych właśnie serwisach. Co czeka te zawody w tym i w tym roku? Czy maszyny zastąpią ludzi w takich i takich właśnie zawodach? Co jakiś czas powraca to pytanie i biorąc pod uwagę to, jak szybko idziemy do przodu z pewnymi technologiami, no faktycznie w pewnym sensie nie są one tak nieuzasadnione. Tutaj możemy postawić jedno bardzo ważne pytanie. Co my jako ludzie zrobilibyśmy w sytuacji, gdyby faktycznie maszyny, androidy żyły pośród nas? Czy byłyby, no na pewno na początku byłyby jakąś tam sensacją, no bo wyobraźcie sobie, żeby w Biedronce obsługiwał was Android przy kasie, no to na początku pewnie wszyscy polecieliby ze swoimi smartfonami, robiliby zdjęcia, selfie, albo chcieliby po prostu zobaczyć jako ciekawostkę. Ale z drugiej strony, może byliby i tacy, którzy no faktycznie chcieliby się pozbywać tych androidów, którzy by je więzili, którzy by je torturowali, no może się dopuszczali jeszcze większego bestialstwa, żeby zakomunikować, zamanifestować to, że my jesteśmy tą rasą najlepszą i nie może być żadnej ponad to. I to, czy potrafilibyśmy współtworzyć społeczeństwo z androidami, bo mówimy tu o androidach, które
Ciężko jest odróżnić, nawet w wyglądzie to przede wszystkim, ciężko jest odróżnić od człowieka. Takie tutaj androidy też przedstawił nam Philip Dick. Wszystkie testy, które były wykonywane na tych już bardziej zaawansowanych androidach, nie sprawdzały się i często było tak, że androidy były w stanie w jakiś sposób oszukać ten system i udać te empatyczne zachowania, które rzekomo odróżniają nas, ludzi, od nich, ale z drugiej strony są też przecież ludzie, którzy mogą takich testów nie zaliczyć. Bo jeżeli mielibyśmy podać taki przykład ze współczesności, wielu zbrodniarzy, psychopatów, morderców też nie jest wrażliwych na pewnego rodzaju pytania. Nie jeży im się włos na skórze, kiedy słyszą o pewnych brutalnych rzeczach. A te dobrze skonstruowane androidy są w stanie oszukać ten system, bo wiedzą, czego ten test od nich oczekuje, żeby wykazali jakąś empatię. Ale oprócz tej gonitwy naszego łowcy za androidami, jego walki z nimi, Dick dość powierzchownie, ale jednak pokazał nam wiele innych ciekawych wymiarów funkcjonowania tego społeczeństwa, które nam tutaj przedstawił. Społeczeństwa, które faktycznie jest już po jakiejś wojnie, po zagładzie nuklearnej, które próbuje sobie jakoś poradzić w tym świecie, gdzie musi konkurować w jakiś sposób z tymi androidami i do czego ludzie się posuwają, żeby dowieść, że faktycznie są ludźmi. Bo na przykład każdy z obywateli usilnie dąży do tego, żeby posiadać jakieś zwierzę. Jest ich już mało, po zagładzie wiadomo, że zostało ich niewiele, ale jeżeli nie uda się żywego, to chociaż właśnie elektryczne, jakby samo posiadanie jakiegoś zwierzęcia miało dowieść mojego człowieczeństwa. A w domu są skrzynki empatyczne, które programuje się po to, żeby odczuwać, w ogóle czuć jakieś emocje, żeby przeżywać. I teraz ja mógłbym pokusić się o stwierdzenie, że to bardziej człowiek zaczyna przypominać w swoim zachowaniu androida. Wydawać się by mogło, że androidy w pewnym stopniu stanowią doskonalszą formę człowieka, już nie mówiąc o tych wszelkiego rodzaju zdolnościach i możliwości obliczeniowych ich zaprogramowanych mózgów. Na przykład w sytuacjach zagrożenia androidy łączyły się razem w grupę, próbowały sobie pomagać, próbowały rozwiązać w jakiś stopniu problem, zjednoczyć się w obliczu zagrożenia, gdzie tymczasem przedstawieni ludzie w powieści Dicka to indywidua, to jednostki, to ludzie ze sobą praktycznie nie wchodzący w żadne interakcje, odczuwający współczucie? Chyba nawet nie. Te androidy w pewnych momentach wykazywały bardziej człowiecze, według nas dzisiaj, zachowania, aniżeli tamci właśnie ludzie przedstawieni przez Dicka. Więc tutaj właśnie pojawia się w mojej opinii to najważniejsze pytanie, jakie postawił Dick. Czym jest człowieczeństwo? Czym jest tak naprawdę człowiek? Jak odróżnić człowieka od maszyny w przyszłości? Czym jest ta empatia? I co tak na dobrą sprawę czyni nas człowiekiem? To bardzo trudne, fundamentalne pytania, na które każdy z nas musiałby sobie odpowiedzieć po głębszym zastanowieniu, przyjąć też argumenty z różnych stron, posłuchać innych osób, co mają do powiedzenia na ten temat. I cieszę się, że nagrywam ten film już po spotkaniu Światury w Toruniu, bo faktycznie ta książka była pretekstem do dość zażartej dyskusji, gdzie każdy przedstawiał, zdaje się, rozsądne argumenty przemawiające za jego tezą. No ale tak na dobrą sprawę, czy jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na te wszystkie pytania? No wydaje mi się, że nie. I te wszystkie trudne, męczące pytania świadczą właśnie o wartości tej dość niedługiej powieści Philipa Dicka. No nie mamy tutaj aż takiego pola do zachwytu nad stylem autora, nad budowaniem fabuły. Ta książka liczy sobie niewiele ponad 200 stron, więc nie dostajemy tutaj licznych opisów, nie dostajemy tutaj odmalowanego świata z wszystkich możliwych perspektyw, a i samych bohaterów i relacji między nimi Philip Dick tutaj aż tak nie rozbudował, no bo jakże miałby to zrobić na ledwie 200 stronach. Wydaje mi się, że z pomocą przyszły i trochę ten niedosyt zaspokoiły adaptacje filmowe. Ta adaptacja filmowa z lat 80. z Harrisonem Fordem i ta, która pojawiła się w 2017 roku. Szczególnie mam na myśli tę nową ekranizację, która jest kontynuacją tej właśnie opowieści z książki. No bo ciężko w książce nawet wyłapać to, jak wygląda ten świat po tej zagładzie. I też bardzo dobrze w tym filmie uwydatnione jest to pytanie, czym właśnie odróżnić człowieka od androida, czym jest to człowieczeństwo. Mimo tych mankamentów i pewnego chaosu wytłumaczonego już na początku życiorysem naszego autora, jest to książka niesłychanie wartościowa i ponadczasowa, bo możemy sobie porównać i będziemy mogli porównywać sobie za jakiś czas
wizję właśnie Dicka, którą wtedy przedstawił i już w tamtych latach, jakie były jego obawy, jakie zadawał sobie pytania, jakiej natury były to pytania. I to chyba, co najbardziej nas może zasmucić, czytając powieść Dicka, to w jaki sposób odmalowuje on tutaj obraz człowieka. Człowieka, który traci zdolność współczucia, traci zdolność, wmusza w siebie te emocje, próbuje się do nich zmusić tylko po to, żeby pokazać, że tak naprawdę jest człowiekiem. Na tym naszym spotkaniu też padła fajna taka kwestia, że my faktycznie stajemy się dzisiaj algorytmem. Sami chcemy nawet nim być, chcemy, żeby dostosowano wszystko do naszych potrzeb. Jesteśmy już jakby w pewnym stopniu androidem, przynajmniej dla reklamodawców, dla tych największych podmiotów gospodarczych, które zabiegają o to, żebyśmy konsumowali jak najwięcej. Dla nich jesteśmy właśnie tym algorytmem. Dużo tutaj było o treści, można by było rozmawiać, wydaje mi się, że godzinami, bo nasze spotkanie w Toruniu trwało 2 godziny, z czego ponad godzina była dyskusją dwojga czy trojga uczestników, którzy bardzo mocno ścierali się w swoich poglądach, więc cieszę się, że ta literatura, mimo swoich mankamentów, mimo tego, że nie daje nam może takiej aż satysfakcji z czytania, nie wszystkim z nas może dać i może w pewnych momentach być ten chaos, to wszystko jest napisane dość prostym językiem, łatwym w zrozumieniu, chociaż ci bohaterowie byli już niejednoznaczni i niełatwo można było ich określić, ale mogłaby ta powieść być bardziej rozbudowana, wtedy wydaje mi się, że byłaby jeszcze lepsza i sprawiłaby jeszcze więcej satysfakcji czytelnikowi. Ale ta wartość otwierająca dyskusję, dająca wiele zastanawiających pytań, które są w zasadzie moim zdaniem zaproszeniem do poszerzenia jakiejś wiedzy, bo trzeba by było tutaj sięgnąć po literaturę z zakresu filozofii czy psychologii człowieka, żeby móc może głębiej dotrzeć do istoty tego pytania. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was odczuwa pewien niedosyt, a bardzo interesuje go ta tematyka, to z rzeczy, które ja widziałem lub przeczytałem, polecić mogę serial Westworld, gdzie Anthony Hopkins w roli trochę takiego złego, można by powiedzieć, czy naukowca, który właśnie programował androidy dla celów rozrywkowych. Oczywiście Black Mirror, no to już pewnie wiecie, to już znacie. On również dotyka często tej tematyki. Akurat w przypadku modyfikowanego węgla zdecydowanie bardziej polecam Wam książkę, aniżeli serial, mimo że lubiłem głównego aktora z The Killing takiego serialu, to jednak w tej roli wydaje mi się, że nie do końca się sprawdził, a książka jest bardzo dobra i dotyczy czasów bardziej odległych niż te, które przedstawił Dick. I tam jest też bardzo ciekawy problem, troszeczkę inny, bo dotyczy dążenia usilnego człowieka do bycia nieśmiertelnym. I oczywiście przez nas wcześniej omawiane 451 stopni Fahrenheita. Tutaj też są pewne zachowania ludzi pozbawione właśnie empatii. I nawet zauważyliśmy tutaj pewne podobieństwo, że żona bohatera z 451 stopni Fahrenheita zachowywała się podobnie jak żona bohatera z Łowcy Androidów. I jeszcze jeden bardzo króciutki klasyk, bo wehikuł czasu, dotyczący właśnie jednej podróży bohatera w świat odległej przyszłości, gdzie nie będzie w ogóle żadnych różnic między ludźmi, gdzie chyba też nie będzie żadnych uczuć, żadnych emocji, tylko jakiś dziwny instynkt przetrwania. To też jest bardzo ciekawa, warta uwagi książka, jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę albo mieć może jakiś inny też punkt odniesienia, inne rozumowanie i spojrzenie chociażby na literaturę dotyczącą tego, co nas może czekać w przyszłości. A z tego, co nas czeka, no to już wiemy, bo wybraliście na stronie, wybraliście paragraf 22 jako kolejną książkę, którą przeczytamy w Światurze w tym roku. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo słyszałem same dobre rzeczy na temat tej książki. Jeżeli będziecie mieli dostęp, to postarajcie się też obejrzeć serial. Chociaż ze dwa pierwsze odcinki, który powstał niedawno na HBO, będziemy mogli też poruszyć jego temat. Teraz, póki możecie, to oczywiście piszcie w komentarzu, bo to jest ważne, żeby napisać, jakie jest Wasze zdanie, bo jestem bardzo ciekaw. Ta książka była niby prosta w odbiorze, niby króciutka, Blade Runner oczywiście, czy raczej androidy marzą o elektrycznych owcach, ale właśnie poruszyła te ważne kwestie dotyczące istoty człowieka, dotyczące wrażliwości, empatii, tego, czy potrafimy odczuwać emocje, współczuć. W ogóle zacznijmy od tego, czy ta książka w ogóle Wam się podobała, jeżeli Wam przypadła do gustu, jak ją oceniacie i właśnie jak odpowiedzielibyście na te podstawowe pytania. Jestem ciekaw, co macie do odpowiedzenia w tej kwestii.
W jaki sposób właśnie odróżnić można by było w przyszłości człowieka od androida? Czy mielibyście problem z tym, że androidy żyłyby pośród nas? A czy może nie mielibyście problemu do momentu, aż byście się nie dowiedzieli? A może już są między nami, ale dzięki temu, że nie wiemy, to żyjemy spokojnie. A jakbyśmy zareagowali, gdybyśmy się faktycznie dowiedzieli? To są trudne, ale ciekawe pytania. Ciekaw jestem waszego zdania. Także piszcie, ja sobie będę to wszystko czytał, nawet jeżeli nie będę w stanie wam odpowiedzieć, to jestem ciekaw, bo taka dyskusja jest właśnie najbardziej rozwojowa, bo pozwala zrozumieć sprawę z wielu perspektyw, z wielu stron i dzięki temu mamy jakieś większe szanse na poszerzenie właśnie naszych horyzontów i sięgnięcie właśnie jeszcze głębiej do samego dna prawie problemu. I kryptoreklama, kubki do nabycia na stronie okońwsieci.pl ze światury. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem, do następnego razu.